Ewo, jesteśmy na gali finałowej, wybory Miss Mazowsze. Powiedz, czy masz swoje faworytki? Czy miałeś okazję właśnie poznać wszystkie kandydatki, które biorą udział w tegorocznej edycji? Tak, miałam okazję je poznać. Byłam na castingu, byłam nawet jurorem. Pierwszy raz sprawdziłam się w takiej nowej roli. Powiem szczerze, że nie mam faworytek, ale są dwie dziewczyny, z którymi byłam na konkursie Miss Warszawy, więc będę im na pewno kibicować dodatkowo, ale nie mam faworytki, nie mam absolutnie, jest tak wyrównany poziom, każda dziewczyna jest piękna, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, kto wygra. A twoim zdaniem, jakimi cechami lub kategoriami Miss Mazowsze powinna się wyróżniać? Na co ty przede wszystkim zwracasz uwagę? Myślę, że oprócz tego piękna zewnętrznego, oczywiście pierwsze, co bije ze sceny, to jest ta pewność siebie. Tego się nie da tutaj ukryć, że jednak to widać, pierwsze, co się rzuca w oczy, mi. Widać, jak dziewczyna jest naprawdę pewna siebie, jak wie, po co tutaj przyszła, jak idzie takim mocnym krokiem, jak się uśmiecha, no i ta pozytywna energia, tak, oczywiście. A powiedz, kto zadbał o twoją dzisiejszą stylizację galową? Moja sukienka jest projektu Julii Gastą i również to Boa, więc bardzo dziękuję, pani Julio. Jeżeli chodzi o twoje plany zawodowe, gdzie my ciebie ponownie zobaczymy i powiedz, w jakich projektach obecnie bierzesz udział? Ja tak, mój najważniejszy projekt teraz to są studia, ponieważ piszę licencjat w tym roku z psychologii i to jeszcze po angielsku, więc jest to duże, duże wyzwanie dla mnie, ale oprócz tego no, przygotowuję się oczywiście do Miss Polski. Póki co jestem półfinalistką, ale już niedługo mam nadzieję, że podskoczę do finalistek. Ale zobaczymy, to wszystko się okaże, bo mamy castingi, mamy różne etapy, ale Miss Polski na pewno przede mną.